Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mateusz Podcast Show. Dzisiaj jest ze mną Kamila, która mówi, że nie jest wróżką. Kamila, jak byś w takim razie określiła to, czym się zajmujesz? Witam Cię, Mateuszu. Witam też Twoich słuchaczy, jak i pewnie moich słuchaczy, którzy na pewno to, mam nadzieję, będą chcieli wysłuchać, tak? Czy ja jestem wróżką? Nie, nie jestem wróżką. I zdecydowanie nie lubię tego określenia, bo wróżka kojarzy mi się z magią. A ja magii nie toleruję, nie robię, a wręcz jestem jej największym przeciwnikiem. No pytanie, kim jestem? Odpowiem Ci, jestem po prostu sobą. Osobą, która więcej widzi, więcej czuje, i która, że to tak powiem cholernie, lubi pomagać innym. O, tak to nazwę. Mówisz, że więcej czujesz, więcej widzisz. Jak się twój dar objawia? Może to nie jest dar, może to jest przekleństwo. Czy, nie wiem, czujesz jakąś energię? Widzisz jakieś konkretne sytuacje? Jak to wygląda z twojej strony? Wiesz co, czy to jest przekleństwo? Kiedyś tak o tym myślałam. Wiesz, to jest na zasadzie, jak byłam młodsza, widząc, czując czasami, na przykład mając bardzo złe sny przed jakąś katastrofą, czy powiedzmy idąc ulicą i na przykład czując, że ktoś niebawem umrze, uważałam to jako za, no, można by to nazwać przekleństwo, tak? W pewnym momencie zaczęłam, właśnie trafiłam na stronę Missing, no i tak przeglądając zawsze starałam się po cichu pomagać, tak? I gdy znalazłam się w takim miejscu, że zobaczyłam, że mogę to, co ja potrafię, to, co ja dostałam rodząc się, przemienić w coś pięknego. Wielu właśnie zaginionych udało się nawet uratować żywych, znaleźć, tak? Przestałam to traktować jako takie przekleństwo, coś złego, a zamieniłam to w dobro. I czując tą energię, widząc tą energię, jeżeli jest ona zła, to mnie to cofa, tak? Cofam się z tego, ale jeżeli jest coś, co mogę na przykład dla bliskich, żyjących przekazać od kogoś, kto już jest po drugiej stronie, to uwierz mi, że to jest bardzo duża ulga dla rodziny, tak? Nawet jeżeli ktoś nie żyje i pomaga mi ta energia odszukać własnego ciała, tak? Własne ciało. To jest to w taki sposób, że on widzi na przykład cierpienie rodziny, tak? I chce już zamknąć ten jakby rozdział, czyli pokazuje mi więcej, w jakim rejonie jest ciało, tak? Gdzie szukać. I on wie, że rodzina dzięki temu odzyska jakby spokój, tak? No bo będzie mogła pójść i zapalić tą świeczkę, tak? Na tej zasadzie. Ja to po prostu jakby przemieniłam w sobie to, co traktowałam za mało lata jako zło, tak? To przemieniłam to jako coś dobrego. Kamila, po co ludzie przychodzą do takiej osoby? Nie wiem, wróżki, jasnowidza, jakiegoś medium. Po co ludzie przychodzą? Po co szukają takiej pomocy? Czy wiesz co, dość często stoją na krawędzi, że to tak powiem, życia, czyli jakby na rozdrożu, tak? Mają dwie drogi do wybrania, albo dajmy taki przykład. No, kobieta, tak? Ma dwóch mężczyzn, jeden jest zły, drugi jest dobry, a ona stoi i nie wie, kogo wybrać. I zazwyczaj właśnie dzwoni, kontaktuje się z takimi osobami jak ja. I teraz tak, zazwyczaj takie osoby, czyli nazwijmy je wróżki, potocznie mówią, a tu widzę, że będziesz z pierwszym panem i tak jakby nie daje szansy wyboru. Tylko mówi, tak, tutaj z tym cię będzie łączyć ślub, miłość i tak dalej, i tak dalej. A ja różnię się tym od tych wszystkich, jakby całego świata Ezo, że ja zawsze mówię tak, to sprawdźmy, co ciebie będzie łączyć z pierwszym panem, a
co ciebie będzie łączyć z drugim panem. I zawsze powtarzam, że nie wolno człowieka pozbawić możliwości wyboru. To ona musi wybrać, czy ma pana wybrać jeden czy dwa, a nie moje karty czy moje odczucia. Jeżeli ja powiem, że z pierwszym panem będzie łączyć panią na przykład dwójkę dzieci, nie wiem, super bryka, super auto i tak dalej, ale będzie pani brakowało, powiedzmy, miłości, bo będzie żyła pani w złotej klatce, a z drugim panem będzie pani szczęśliwa, mimo że będzie troszkę biedniej, to niech ona wybierze, co bardziej chce, czy to bogactwo bez miłości, czy mniejszy jakby stopień finansowy, znaczy stopę finansową, prawda? Ale za to miłość, wsparcie i niech to ona sama zdecyduje. Dlatego, że ja tak samo twierdzę, że Pan Bóg daje nam wybory. I my mamy, my musimy ich podejmować. I prawda jest taka, że jeżeli wróżka za pierwszym razem nie da możliwości wyboru, to uzależnia, bo kobieta wybierze, powiedzmy, tak jak ta wróżka powiedziała, pójdzie za pierwszym i będzie bogata, tak? No to wróżka tak powiedziała, że mam takiego i takiego wybrać, prawda? I za 2-3 miesiące ona będzie się zastanawiać, co słychać u drugiego pana. Dlatego, że nie wybrała sama, tylko wróżka. No i koło się zamyka, bo zaczyna dzwonić do wróżki. A co by było, gdybym wybrała tamtego? A co bym teraz robiła? Koło się zamyka, bo kasa leci. A ja zawsze mówię, po to są własne wybory, żebyśmy my odpowiadali, bo jeżeli kobieta wybiera sama pierwszego lub drugiego pana, to jeżeli wybierze drugiego, to zamknie w sobie etap pierwszego. Nie, chciałam to tak wytłumaczyć, żebyś ty to zrozumiał jako, za przeproszeniem, facet, który troszkę inaczej myśli niż kobiety. Dlatego dałam przykład kobiety. Mateusz, zauważ, bo jakieś 89% piszących i dzwoniących do mnie są to kobiety. Mężczyźni to jest naprawdę mały ułamek. Ja tego nie liczyłam w procentach, ale uwierz mi, że to jest naprawdę mały procent ludzi, którzy piszą lub dzwonią do mnie. I myślę, że do większości ezoteryków też bardzo mało jest mężczyzn, którzy dzwonią. Kobiety są po prostu mniej zdecydowane, tak? Chyba pod każdym kątem. Mamy tysiąc pomysłów, tak? I zawsze jesteśmy takie trochę niezdecydowane, to jest jednak prawda, tak? Rzadko która kobieta jest na tyle stąpająca twardo na ziemi, że wie, czego chce i idzie w danym kierunku. Bywają takie, ale większość niestety nie. Choć może to i dobrze, że rozważamy inne opcje, tak? Czy jest jakiś sposób, w jaki sposób przygotować się do takiego spotkania z takim medium, jasnowidzem czy wróżką? Czy, nie wiem, trzeba się jakoś przygotować, oczyścić umysł, abstrahując już od kwestii finansowej? Wiesz co, na pewno warto zadbać o to, żeby być chwilę w ciszy, w samotności. No i przede wszystkim przemyśleć, o co chcemy zapytać. Można sobie sporządzić kilka pytań. To jest też bardzo ważne, tak? Bo zazwyczaj jak się łączą ze mną ludzie, a nie mają zapisanych pytań, to jest po pierwszym pytaniu, to w jakichś 60% ludzi słyszę, o Jezu, wszystko mi wyleciało z głowy. Rozumiesz? I wtedy następuje taka troszkę jakby chwilę ciszy, i bo ja też bym chciała, żeby ludzie zadawali pytania dlaczego. Dlatego, że każda z nas ma swoje życie. I ja na przykład mam inne spostrzeżenia, inne potrzeby. I ja nie mogę zadać za kogoś pytania, bo ja, jeżeli bym pytała wróżkę o swoje życie, to na przykład chciałabym zapytać, czy jeśli pójdę na prawo jazdy, to je zdam. I za którym razem. Ale
Na przykład inna pani ma już te prawo jazdy, więc ona nie zada pytania. Dlatego warto, żeby te pytania wyszły od nas. Druga sprawa. Jeżeli na dzień dobry dzwonimy do wróżki i to jest tak, powiedzmy, dzwonimy do wróżki, nazwijmy ją Ola. Dobra? Niech będzie Ola. I to jest tak. Dzień dobry, wróżka Aleksandra, w czym mogę pomóc? I teraz ja jestem potencjalną, powiedzmy, klientką. A dzień dobry, wie pani co, pani Oleńko, bo ja jestem w trakcie rozwodu, mam dwójkę dzieci, no kredyt mieszkaniowy na głowie mamy, no nie wiem, no co mam zrobić, czy ja powinnam złożyć sprawę o alimenty, albo wie pani co, bo moi rodzice są jeszcze chorzy i tak dalej, i tak dalej. Jaki twoim zdaniem został zrobiony podstawowy błąd? Jak myślisz? Znaczy, no podejrzewam, że do wróżki raczej idzie się po to, żeby zapytać o radę, tak? O jakiś drogowskaz, więc chyba nie powinno się, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, zdjąć gaci i wszystkiego podać na talerzu. Dokładnie. I większość niestety, dość często wiadomości, które ja dostaję, to jest powiedzmy no jakieś 30%, może nie większość, ale 30% wiadomości, to są właśnie tego typu. Dzień dobry pani Kamilo, przeżyłem to i cała litania. I ja takim ludziom odmawiam pomocy. Dlaczego? Zapytasz. Podejrzewam, więc wyprzedzę twoje pytanie. Zapytam, dlaczego? No właśnie, więc ja ci odpowiem od razu. A no, dlatego, że jak ja mam ich zaskoczyć? Jak? No czym? Skoro mi dali wszystko na tacy. A ja nie lubię tego. Ja muszę... ja jestem taką osobą, że ja ze swoją rozmówczynią, czy rozmówcą ogólnie, tak? Ja muszę czuć, że oni są zaskoczeni przeze mnie, bo inaczej ja nie czuję satysfakcji wtedy. I drążę temat, czym tutaj zaskoczyć. Bo ja zawsze pilnuję tego, żeby wszyscy wiedzieli, że to, co ja robię, jest autentyczne, że ja nie walę ściemy, bo to nie jest problem dostać gotowca i później po prostu sobie rozmowę, wziąć kasę i następne hello, to nie tędy droga. I dość często, jak na przykład ktoś dostanie od kogoś mój numer, prawda? Kowalska dostanie od Iksińskiej, dzwoni Kowalska. Dzień dobry, pani Kamilo, dostałam od koleżanki pani numer, bo ja mam tak życie, a ja potrafię nawet krzyknąć. Stop! Czy ja jestem psychologiem? Nie. Ja nie mogę wiedzieć o was praktycznie rzecz biorąc niczego. Więc jeżeli dzwonimy do osoby z ezoteryki, czy to będzie medium, czy to będzie wróżka, czy to będzie jasnowid, czy numerolog, czy no nie wiem co tam jeszcze, rejkowiec i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wróżka zaczyna zadawać nam na dzień dobry pytania. Dobrze, a czy ma pani męża, czy ma pani dzieci, i czy pani pracuje, tak? A gdzie pani pracuje? I tak, a gdzie pani mąż pracuje? No to ja, jak gdyby mnie wróżka zaczęła zadawać pytania, to bym po prostu rozłączyła się i zażądała oddania kasy. Bo powiedzmy w rozkładzie, jeżeli mi się pokazuje w kartach, prawda? W rozkładzie powiedzmy widzę, że kobieta pracuje na siedząco, czyli jest pokazana praca, ale siedząca, prawda? No to ja mówię, że wykonuje pani pracę siedzącą, ona mi na przykład mówi, że no tak, się jestem księgową. Tak? Jakby ci to powiedzieć, żeby nie było tutaj takich, to może karty od razu nie pokażą, co dokładnie, no bo wiadomo, karty mają prawie no około 800 lat. Więc powiedzmy 800 lat temu nie było takiego kogoś jak księgowa. Prawda? No tak, no był jakiś powiedzmy, nie wiem, poborca podatkowy załóżmy. Dokładnie, dokładnie. Więc inaczej to karty powiedzą i takie pytania przy rozkładzie można zadawać, ale
nie inne, okej? Kamila, czy istnieje coś takiego jak uzależnienie od ezoteryki? Czy są ludzie, którzy po prostu są w stanie dać wszystko, wszystkie pieniądze świata, tylko po to, żeby jeszcze jeden raz zadzwonić do wróżki? Niestety tak. I tutaj dam ci pewien przykład, który znam osoby, może nie osoby, tylko znam sytuację, nie chcę za bardzo tutaj się wdrążać w temat, ale zróbmy tak, że żeby nie wymieniać pewnych nazwisk, ok? Żeby nie ujawnić za dużo szczegółów, bo też nie chciałabym mieć sprawy w sądzie, ok? Dajmy na to, było kiedyś nagrania w telewizji ezoteryki. Była osoba, która pracowała poza wizją o wróżek, tak? I tam wydzwonił pewien staruszek. Non stop. Wróżki między sobą, jak kończyły dyżury, tak, przekazywały sobie po prostu jego połączenia. To był staruszek biedny. I w pewnym momencie ta wróżka, o której teraz opowiadam, trafiła na jego i w 2 godziny wyciągnęła od niego, gdzie jego syn pracuje, w jakiej miejscowości i co robi. Znalazła, po zakończeniu pracy, znalazła ten zakład pracy, zadzwoniła i poprosiła, żeby jechał do domu, do taty, pilnie, bo ma jakieś, tata ma już jakieś 200 tysięcy długu na telefony do wróżek. I uwierz mi, że była dziewczyna, która w spadku dostała bardzo dużą kasę i bardzo dużą kasę, powiedzmy około 500 tysięcy i gdy ocknęła się, to jakieś 300 straciła na wróżki, na EZO. 300 tysięcy? Tak. Wow. Tak. I to jest niestety dość często, dlatego ja zawsze powtarzam, że u mnie nie można z dnia na dzień wróżyć. Chyba, że to jest naprawdę sprawa niecierpiąca zwłoki, nie wiem, życia lub śmierci, no to jeszcze pal licho, ale też już mi nie w smak i zwracam uwagę, że jest to za wcześnie. To już tylko w takich kryzysowych sytuacjach jeszcze się zgodzę, ale zazwyczaj pilnuję, żeby to było minimum miesiąc, a najlepiej to jeszcze dłużej. I zawsze powtarzam, że to ja staram się jakby pilnować, żeby ludzie, którzy do mnie piszą, którzy ze mną rozmawiają, nie byli uzależnieni od kart. Oni mają umieć podejmować swoje decyzje, a nie być zależnym od tego, co powiedzą wróżki. To jest podstawowa zasada, bo jeżeli wróżka zabiera nam możliwość wyboru, to poniekąd zaczyna nas uzależniać. Taka jest prawda. Często w telewizji czy internecie widzimy ogłoszenia na przykład oczyszczenie ciała i duszy. Tak bardzo górnolotnie to brzmi. Czy mogłabyś wyjaśnić, na czym to miałoby polegać? Czy to w ogóle działa? Ja rozumiem, że chodzi ci o oczyszczenie ciała i duszy na odległość, tak? Tak, o tym mówię. Tak? Na odległość to ja to w ogóle, jakby to powiedzieć, dla mnie jest to oszustwo, wyłudzenie pieniędzy, nie małych często, bo to są kolosalne kwoty, bardzo kolosalne, że to tak powiem. Na czym to polega? No, tylko i wyłącznie na wyłudzeniu. Czyli to absolutnie nie działa po prostu? Nie działa. Jak dla mnie to nie działa, bo ja rozumiem, żeby się spotkać. Wiesz co, po naszej rozmowie napisz do jednej czy do drugiej wróżki, że okej, potrzebujesz oczyszczenia, ale face to face. Mhm. Może 1% się zgodzi z tobą spotkać. Reszta zaproponuje ci oczyszczanie oczywiście na odległość. Już kwoty to powiedzmy są różne, tak? Ale większość to robi na odległość, bo to jest wygodne. Ty sobie siedzisz, nawet nie wiesz kiedy, ona ci powie tak, ja już cię oczyściłam i ty w to wierzysz, tak? No,
wszystko będzie dobrze. Zapłaciłem powiedzmy 5000 złotych i mam ciało i duszę oczyszczoną, zamiast pójść do kościoła i się pomodlić, tak? Wyspowiadać, pomodlić, popracować nad sobą, tak? Czy nawet wykonać sobie kąpiel w soli hawajskiej, tak? Lub w himalajskiej, bo to zależy kto jaką kupi, bo nie wszędzie można dostać na przykład hawajską. I czy zrobić sobie tak zwane oczyszczanie jajkiem, gdzie już w tej chwili ostatnio nawet czytałam, że robią oczyszczanie jajkiem na odległość. Okay. Na czym to polega? Bo bardzo mnie zainteresowało to oczyszczanie jajkiem. Poczekaj, teraz ci powiem, bo mój mąż jest poniekąd chemikiem, laborantem. Chemik laborant, taki ma jakby szkołę skończoną na tym kierunku. No i któregoś dnia opowiem ci bardzo śmieszną sytuację. Chciałem to jakby wypróbować. No więc ja mówię do mojego dorobka, mówię, słuchaj, będziesz moim królikiem doświadczalnym. Bo ja to i wierzyłam, i nie wierzyłam. On mówi, on jako, że jest tutaj bardziej od strony takiej technicznej, mówi, słuchaj, to zrobimy inaczej. Zrobimy mały, lekki eksperyment. Weźmiemy 3 jajka, a mianowicie do jednej wlejemy w miarę ciepłą wodę, do drugiej taką ostudzoną, a do trzeciej włożymy trochę lodu, żeby była chłodniejsza. I wszystkie 3 jajka nade mną zrobisz. I co wyszło? Powiem ci, wiesz co, no w tej pierwszej, gdzie była ciepła woda, tak, to były tak zwane odnogi bardzo duże w sumie. I mój mąż to skomentował tak, no tak, ciepła woda spowodowała, że już to jajko jakby zaczęło pracować. On jako taki troszkę w eksperymentach siedział, więc on bardzo chętnie, ochoczo to zrobił. W drugim, gdzie była taka woda, było trochę już mniej, a gdzie była zimna woda, tak naprawdę to jajko nie za bardzo zareagowało. Więc generalnie robiąc oczyszczenia jajkiem, powiem to tak. Wróżki, jak widzą te odnogi takie od tego żółtka do góry wody, prawda? Czy tam do dołu, powiedzmy, bo to różnie te jajko jakby się czasami było na górze przez pewien czas, czasami na dole żółtko, to różnie było, tak? Ale większość wróżek twierdzi, że to są podczepy. A ja zawsze mówię tak, a co to są podczepy? Bo mi kiedyś jedna właśnie też wróżka powiedziała, że ja mam czarne podczepy na nogach. Patrzy się na moje nogi na zdjęciu i mówi, bo ja mam jakieś czarne podczepy. Więc ja jej mówię sobie, idź do lekarza, do okulisty, bo jak ty widzisz czarne plamki, to albo ci się jakaś jaskra zaćma zaczyna i może trzeba okulary nosić. Ja mówię, bo tak, nic mnie nie straszy, nic u mnie w domu nie straszy, a tam mi wmawia, że mam jakieś podczepy, demony czy diabły wie co. A co to są te podczepy? Że tak powiem, to bardzo górnolotnie brzmi, ale dla mnie nic nie znaczy. No właśnie widzisz, no ktoś wymyślił sobie takie słownictwo, bo popatrz, każda mama, bo to jest na zasadzie też trochę zastraszenie. Wiesz o co chodzi? Na przykład dzwonisz do wróżki, dajmy na to kobieta, mama 2 dzieci, w miarę młodych, no nie, dzwoni do wróżki i ta wróżka mówi, Boże, ja przy pani dzieciach widzę podczepy. No takie czarne płazy jakby plączą się pod nogami, bo to tak mniej więcej to opisują. I teraz ja jako mama pierwszą rzeczą strach o dzieci, prawda? No to ona ci wtedy mówi, ja pani dzieci oczyszczę powiedzmy za 500 zł od głowy. I podczepy znikną. I podczepy znikną, tak. I to jest na tej zasadzie.
To jest przerażające, bo 3/4 niestety matek da się na to nabrać, zapłaci jej tysiaka, bo ma dwójkę dzieci, takie żeśmy założyli, tak? Zapłaci jej tysiaka, ta po powiedzmy 24 godzinach napisze jej oczywiście wiadomość, że tak, wykonała oczyszczanie, 1000 złotych ma w kieszeni. No tak. Kamila, wcześniej wspominałaś na temat Pana Boga, religii. Czy ezoteryka kłóci się z religią, czy można to w jakiś sposób połączyć? Znaczy tak, religia jest silna ezoteryka. Z tym nie ma co dyskutować. Kościół jest zabrania, okej. Okay. Ja to uważam, że jeżeli nie ma się w sercu Boga, to nie można być doradcą ezoterycznym. Jeżeli dlaczego? Bo tak samo jak nie ma magii białej i czarnej, dla mnie nie ma. Magia jest zawsze magią. I nieważne, czy ktoś ją nazwie białą czy czarną, jest to magia. Nie ma czegoś takiego, nie wiem, że fioletowa magia, zielona magia, bo już też o tym słyszałam. Moim zdaniem magia to magia. I jeżeli ktoś nazywa że stosuje powiedzmy białą magię, i na przykład ma rozpisane, że on pomaga poprzez białą magię, żeby płomienne uczucie ożyło. No i teraz powiedzmy, że Kowalska zjawia się u niego i mówi tak, wie pan co, no pan tutaj białą magię, super, ja zapłacę, bo mój kolega z pracy, no tak mi się podoba, no niech pan użyje, żeby on mnie tak mocno kochał, jak ja jego. No, ale facet ma żonę. I teraz wykonanie takiego w cudzysłowie białego zaklęcia, czy to dalej jest czynienie dobra i rozwalanie komuś życia do góry nogami? No tak, tutaj mamy pytanie w kwestii moralnej. To nie tylko w kwestii moralnej, tylko czy dalej to będzie biała magia, bo moim zdaniem jest to czynienie zła. Nie wolno rozdzielać po pierwsze związku, po drugie nie wolno takiej aż ingerencji w uczucia. Tak samo jak spętania robią, tak? Dla mnie jest to zmuszenie kogoś do miłości. Bo jeżeli ktoś nie chce być ze mną, no to sorry, robienie magii na to dla mnie to jest czyste zło. I tak samo, jeżeli taka osoba no nie jest wierząca, nie mówi głośno o Bogu, to dla mnie, ja bym w życiu do takiej osoby nie napisała, nie zadzwoniła, a mało tego jeszcze za przeproszeniem, uciekałabym gdzie pieprz rośnie od takiej osoby. Nie zgodzę z wieloma jakimiś tam postulatami kościoła, tak? Też przeszkadza mi ta pedofilia w kościele, tak? Ale wiem, że my bez Boga byśmy się wszyscy pozabijali już dawno. Tyle mam do dodania. Kamila, czy każdy może sobie, nie wiem, załóżmy, kupić karty tarota i zacząć sobie w cudzysłowie wróżyć? Czy potrzebne jest jakieś specjalnie, nie wiem, przygotowanie, jakieś kursy? Czy rzeczywiście trzeba mieć ten dar, bądź przekleństwo, jak mówiliśmy wcześniej, żeby móc coś z tych kart odczytać? Wiesz co, karty to sobie można nawet i na internecie zamówić. Tylko po co? Co chodzi o kursy? No, ja kursów żadnych nie mam skończonych. Ostatnio widziałam panią po kursie, która nazywała się jasnowidzem, bo skończyła dwa kursy o jasnowidzeniu. No, ja nie mam żadnych. Ba, mało tego, ja się z nią kłóciłam ostatnio nawet. No skoro ona ma dwa kursy i ona twierdzi, że jest lepsza, to nikt nie pokaże, ile ona zaginionych znalazła. I to już nawet nie wnikałabym, czy żywych, czy martwych, ale nikt mi to pokaże, tak? Bo ja nie mam kursów żadnych zrobionych, ani na tarota, ani na jasnowidzenie, czy na medium, bo ja uważam, że albo się to ma,
albo się tego nie ma. Ja w wieku 14 lat wziąłem karty do ręki, mam je do dzisiejszego dnia i żadnej książki o tym nawet nie przeczytałam. A czytam z nich, jakbym znała je na pamięć. Więc to ja uważam, że jeżeli mi wróżka pokazuje, że kilka kursów jakieś tam skończyła, owszem, numerologię, taki owszem, można zrobić kurs, bo to nie każdy rozumie tą matematykę ścisłą, prawda, bo to już jest naprawdę ścisłe liczenie, no ale wróżenie z kart, jeżeli się ich nie czuje, no to wyuczyć się na pamięć znaczenia bez sensu. Bo każda karta tak naprawdę przy rozkładach, gdy stoi na przykład, nie wiem, król mieczy, śmierć i nie wiem, jakaś inna jeszcze karta, oznacza, jeżeli będzie w innym jakby, no właśnie, tutaj się zacięłam, brakuje mi słowa, jakby w innym znaczeniu. Nie, jakby inaczej była w innej kolejności. O, rozumiem. W innej kolejności inaczej będzie znaczyć. I tego się wszystkiego nauczyć na pamięć, no oprócz tego jeszcze jest potrzebna intuicja i dar. Bez tego, to jeżeli ktoś robi kurs i trzepie za to kasę, robi to z czystych pobudek. A ja wielokrotnie albo nie biorę za to kasy, albo biorę za to kasę, albo a dość często wspieram fundację. Tyle. Jeżeli nie ma się, jeżeli ma się to robić, o tak powiem, jeżeli ma się to robić z czystych pobudek finansowych, to odradzam taką osobę. Bo ja bym od niej w ogóle nie chciała żadnej porady. Po pierwsze, medium, czy jasnowidztwo, otworzyć sobie, powiedzmy, jeżeli kobieta po wieku 40 lat stwierdza, że będzie teraz wróżką i pomagać, no ryzyko. Pytanie, czy ten dar rzeczywiście posiada. No właśnie, bo jeżeli ma dar, tak, to powinno być od zawsze. Kamila, w jednym z moich odcinków dość niedawno rozmawiałem z Igą z portalu Zaginieni przed laty. Ona wspominała czasami, że korzystają właśnie z usług jasnowidzów czy wróżek. Czy zdarza się, że do ciebie takie fundacje się zwracają? Czy może policja, prokuratura? Czy możesz jakiś przykład przytoczyć z takiej pomocy, której udzieliłaś którejś z tych organizacji? Czy wiesz co? Bardzo. Może nawet nie bardzo. Czy portal właśnie Zaginieni przed laty, czy inne strony, tak? Śladem zaginionych, zaginieni. Boże Święty, jest tego tak dużo, że missing, czy missing zaginieni, tak? Gdzie tutaj też tak samo z dziewczynami mam dobry kontakt, tak? Ja z nimi też prywatnie rozmawiam, tak? Co chodzi o policję. I tu ciekawe. Kilku policjantów, bardziej policjantek, do mnie na karty lubi dzwonić. A co chodzi o pomoc przy zaginionych, uwierz mi, że też dzwonią. Mało tego, kilku mam nawet prywatny kontakt telefoniczny, bo policjant z kryminalnych, taki ten tak zwany poszukiwacz, on nie tylko zajmuje się zaginionymi. To są też morderstwa, czasami jakieś bardzo grube sprawy, gdzie oni też w tych sprawach dzwonią. I po to, że na przykład szukają jakiegoś punktu zaczepienia, tak? Jakby tu podejść trochę od innej strony tą sprawę. I ja im to podpowiadam, nigdy nie oczekuję od nich żadnych podziękowań. Ale jak rozwikłają tą sprawę, to oni często dzwonią, dzięki Kamila, pomogłaś, bla, bla, bla. A ja mówię, okej, dobra, dziękuję. Oczywiście nie ujawniam tego, bo też nie chciałabym, żeby no, w dzisiejszych czasach, żeby na przykład daną policjantkę ktoś, nie wiem, na ulicy, że a tutaj od jasnowidza i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, jeżeli są to sprawy niebezpieczne, to pamiętajmy, że na przykład morderca, wiedząc, że ja robię wizję, powiedzmy, no może chcieć mnie uciszyć.
a nie jest trudno mnie znaleźć w Warszawie. Także prokurator, a też rozmawiałam ostatnio z panią prokurator, tak? Także korzystają, aczkolwiek nieoficjalnie i ja nigdy nie ujawnię ich nazwiska, dlatego że ich szanuję, szanuję ich pracę bardzo mocno, szanuję z nimi współpracę, bo nieraz dzwonię, jeżeli dzwonię na dany posterunek i przedstawiam się, kim jestem, to uwierz mi, Mateusz, że naprawdę oni nie to, że się wyśmiewają, rozmawiają ze mną rzetelnie, konkretnie, pytają się. No raz w miesiącu zazwyczaj to jestem gdzieś na jakimś komisariacie proszona, żeby wyjaśnić, dlaczego dałam mapkę taką i taką i znaleziono na przykład, nie wiem, powiedzmy w Gdańsku znaleziono ciało, tak? No i ja mieszkając w Warszawie, skąd ja wiedziałam, że tam jest ciało? To jest na tej zasadzie, więc ja muszę wtedy iść, powiedzieć dlaczego, co, czym się zajmuję, bla, 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 bla i po, powiedzmy po pół godzinie wychodzę i zawsze moi policjanci z mojego już jakby, z mojego osiedla, tak, że to tak powiem, no to już po prostu wiedzą, dobra, pani Kamilo, no tutaj na chwilę napiszemy, tak, a, no musi pani przyjść, tak, podpisać. Dlaczego? Bo to trzeba wyjaśnić. Tak? Dlaczego Kamila, która mieszka powiedzmy 300-400 kilometrów od znalezienia ciała, dała mapkę i tam było, a może jestem, może byłam świadkiem, tak? No dość często jestem wzywana właśnie w taki sposób jako świadek, tak? Także już po prostu na mojej na komendzie mnie stają. Jak wchodzę, to już, a dzień dobry i się uśmiechają tylko, tak? Rozumiem. Kamila, czy zdarzyła się kiedyś jakaś sprawa, której żałowałaś, że się podjęłaś? Wielu spraw żałuję czasami, wiesz? A czy mogłabyś podać jakiś przykład takiej sprawy? A zwłaszcza jak znaleziono ciało. Nie lubię znajdowania ciała, bo zazwyczaj, nawet teraz mnie trochę ściska, zazwyczaj po prostu siedzę i płaczę, że nie zdążyłam. Po prostu nie zdążyła. To znaczy, że była tak szansa, dzisiaj, tak? Ewentualnie. Tak, no. tak jak dzisiaj, powiem ci, odnaleziono ciało, nie mogę jeszcze ujawnić, o kogo chodzi. Właśnie rano, bo ciało mniej więcej odnaleziono godzinę temu, a ja rano już do jednej właśnie z administratorek strony z śladem zaginionych napisałam przed 7 rano, napisałam wiadomość, słuchaj, ja już jej nie czuję. Wczoraj jeszcze wieczorem, późnym wieczorem jak szłam, poszłam się kąpać, wchodząc do wody zobaczyłam takie jakby kamyki, kamienie nawet i jej stopy przy wodzie, przy kamieniach. I napisałam jej to przed pójściem spać, że ona weszła do wody. A godzinę temu, o 9, a ja o 7 już jej nie czułam żywej, a godzinę temu wyłowiono ciało z wody. To tak mniej więcej nie mogę powiedzieć jeszcze o kogo chodzi. A, no niestety, znaczy pewnie już jest postedytowane, no nie mam jak teraz sprawdzić, tak? Ale to tak mniej więcej wczoraj jeszcze dawałam mapkę. Ale cały czas wczoraj koło powiedzmy 17 twierdziłem, że ona jeszcze żyje, że chodzi, jakby szuka miejsca, wystraszona. No dzisiaj już jest rano, więc podejrzewam, że możliwe, że w nocy po prostu weszła do wody albo stała przy wodzie, jak ja ją jeszcze widziałam w tych kamieniach i stopy. No niestety, tylko to mi się przykra pokazało. Sprawa. Przykra sprawa w takim razie. Tak, i gdy przeczytałam, że znaleziono ciało, to było jeszcze nieoficjalne, tak? We mnie coś pękło i to w takich momentach ja mam ochotę wyłączyć Facebooka, zniknąć, bo nie udało się, nie zdążyliśmy. Po prostu nie zdążyliśmy. To jest przykre dla mnie. I takich momentów żałuję, że na przykład mogłam olać, zostawić tą sprawę, nie angażować się, bo prawda jest taka, że zazwyczaj w każdą sprawę, którą jakby się podejmuję, to bardzo się angażuję.
emocjonalnie. Dla mnie każde znalezienie ciała jest to poniekąd, jest to ulga dla rodziny, tak? Ale to jest tak jakby, też wiem, że kolejne życie zakończyło się zbyt wcześnie. I wiem też, że ta dusza, będzie jej przykro, że wybór ziemski niestety został dokonany. O tak bym to powiedziała. Ja wiem, że ta dusza będzie cierpieć przez mniej lub więcej czasu, że wybór ziemski nastał za wcześnie. Bo Pan Bóg nam nie zapisuje w życiorysie samobójstwa. Kamila, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Mam nadzieję, że rozmowa Tobie się przede wszystkim podobała. No i mam nadzieję, że przekonaliśmy ludzi do tego zawodu, można powiedzieć, tak, tego zajęcia, żeby przede wszystkim, jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, żeby się po prostu nie bać, będą wiedzieli, jak się ewentualnie przygotować i ewentualnie do kogo się zwrócić i czego unikać. A czy powiem tak, jeżeli najlepiej to po prostu iść za głosem swojego serca. Tu nie chodzi o pieniądze, tak? Tylko chodzi o to, że jeżeli sami nie będziemy kierować swoim życiem, a zamiast nas samych będzie kierować wróżka, to nie jest życie. I tu jeżeli ktoś ma łatwo się na przykład uzależnia, tak, to niech z tego nie korzysta, bo to jest zgubne. Zwłaszcza, że bardzo dużo wróżek stosuje, najpierw na dzień dobry zastrasza, to bardzo często się robi. Jeżeli wróżka na dzień dobry nas zastrasza i od razu mówię, Jezu, ja od Pani czuję coś złego, to od razu odkładamy słuchawkę. To jest taka podstawowa zasada, ok? Nie dyskutujemy. Dlatego, że my ludzie mamy w sobie, że się... Oho! Już mi tu wołają mnie, także... Jak widać, moja rodzinka dzisiaj w komplecie, tak. Ale dziękuję Ci za rozmowę, tak? No mam nadzieję, że ludziom też spodoba się, tak? I wezmą sobie to do serca, jak rozmawiać z wróżkami, jak rozmawiać z jasnowidzami, a jak nie dać się wykorzystać finansowo. Jasne. Kamila, dziękuję Ci w takim razie i do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.